Cześć, dzień dobry. Proszę mi wybaczyć mój brak kreatywności w stroju, ale jest 33 stopnie. Dzisiaj zajmiemy się czymś kreatywnym. Udziwnimy sobie dzisiaj buty. Te słynne buty za 19 zł z Deichmanna. To są najzwyklejsze czarne czułenka. Do tej przeróbki wykorzystamy kwiatki oderwane od opaski z AliExpress. Takie ładne, czarne, farfocne, kupione 4 zł za sztukę w Passementerii. A to są perełki. Jest ich dużo i kosztowały 7 zł w Goldpolu. Dużo tego. Jak pewnie się domyślacie, planuję wszystko to przykleić na te buty. A czym? Klejem uniwersalnym. Do kupienia w każdym papierniczym. Poza tym potrzebujemy oczywiście standardowych akcesoriów, takich jak igła z nitką, nożyk do nici, ale jeżeli nie macie, to wystarczą nożyczki, które i tak będą potrzebne. I coś, czym się da rysować po tkaninie. Ja mam taki śmieszny biały marker, który pachnie jak korektor. I potrzebujecie jeszcze do tego jakiś kawałek szmatki. Czegokolwiek, coś, żeby po prostu pod spód dać. No dobrze, no to ofiara przedstawiona, składniki przedstawione, no to jedziemy. A więc to jest wszystko, czego potrzebujemy, czyli buty, ofiara, dwie rzeczy do naklejenia, dwa kwiatki do naklejenia na rzeczy, perełki do przyszycia na te rzeczy. Także skoro już przedstawiłam wszystko, to ja se to usunę. A więc zaczynamy z czarną szmatą. Kawałek czarnej szmaty służy do tego, że jeżeli chcemy kleić cokolwiek na klej uniwersalny do buta, to musimy najpierw sobie to przyczepić do tego pod spodem, żeby mieć taką bazę. Gipiura ma to do siebie, że ona jest taka dziurawa trochę i jeżeli coś takiego nakleimy bezpośrednio na buty, no to klej może wychodzić bokami, a tego nie chcemy. Więc bierzemy to i odrysowujemy. Pilnujcie, żeby to zrobić w dobrą stronę, bo jak się rypniecie, to będzie płacz. To nie musi być jakoś super przycięte. Ważne, żeby po prostu nigdzie za bardzo nie wystawało chociażby tymi brzegami. I jeżeli gdzieś będą jakieś prześwity, to spoko, nikt tego nawet nie zauważy. Poza tym to buty, hello! Kto się przygląda na buty? Unboxing. A jakby jakaś taka instrukcja obsługi? Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Nie ma instrukcji obsługi. Wzięłam sobie zapałki, zapałki. Wzięłam sobie wykałaczki, żeby to troszeczkę rozprowadzić. Dam, 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 dam. A teraz sprawdźmy, czy nie przykleiło się do tej tkaniny pod spodem. Nie, doskonale. Kwiatki są z opaski z AliExpress, która absolutnie nie wyglądała tak jak na obrazku, więc opaskę rozbroiłam. Tutaj są jeszcze resztki kleju, które spiłowałam na tyle, na ile się dało. Będzie pięknie. Chcę przykleić te kwiatki mniej więcej w tym miejscu. Czy wiem, co robię? Absolutnie nie. Ale czy kiedykolwiek kogokolwiek to powstrzymało? No to lecimy. Kwiatki zamocowane, więc tak siłą rozpędu. Co się będę? Wierzę, że będzie się to trzymało lepiej niż nie jeden cosplay. A teraz mam bardzo poważny dylemat, czy na pewno chcę, żeby te perełki zwisały z tych butów, czy nie. No dobrze, no to jak szaleć, to szaleć, no to klejmy. Oj, coś czuję, że położenie kleju na to wcale nie będzie przyjemne. W sumie to istotna informacja, że tych wykałaczek to lepiej mieć za dużo niż za mało. Bo ja już tutaj zużyłam 5 i właśnie zużyłam 6. Sariel, oto twoja chwila prawdy. Tak się prezentuje przyklejony kwiatek, teraz jedziemy z drugim. O Boże, symetria. Teraz musi być symetria. A jak mi teraz kurier przyjdzie, to go okrzyczę. Teraz to dopiero jest chwila prawdy. To jedna z bardziej symetrycznych rzeczy, którą w życiu zrobiłam. Teraz poczekamy, aż te maleństwa trochę przestygną. W międzyczasie tak zwanym, ja jednak chcę, żeby coś stąd zwisało. A teraz jedziemy z igłą i nitką. To nigdy nie jest przyjemne. Teraz podszywam sobie nitką z tyłu pod kwiatkiem, żeby następnie nawlec na to koraliki. A teraz nawlekam te koraliki. Boże, jak ja lubię nawlekać koraliki, nawet sobie tego nie wyobrażacie. To jest takie przyjemne zajęcie, takie relaksujące, prawie jak rozwiązywanie sudoku. Koraliki nawleczone, tylko przyszyć z drugiej strony. Teraz drugi. Symetria to kurtyzana. Żeby nie było, ja kocham symetrię. Naprawdę. Uwielbiam, jak wszystko jest symetryczne. Tylko no, jak przychodzi do rękodzieła, no to tak naprawdę nie da się zrobić tak, żeby wszystko było idealnie symetryczne. Zawsze będzie trochę w te czy w tamte. Także naprawdę nie należy się tym przejmować, że coś nie jest idealne.
bo rękodzieło ma to do siebie, że coś nie jest idealne i w tym tkwi jego piękno. Boże, ale to mądrze zabrzmiało. Gdybyście się zastanawiali, czemu nie robię sobie paznokci, mniej więcej temu, że ja cały czas coś dłubię, coś wyszywam, coś przyklejam. Tak to wygląda, że moje paznokcie, pomimo tego, że są naprawdę wyjątkowo twarde i mocne, ale są całe podziubane od igieł albo poklejone od kleju. A więc tak prezentuje się efekt końcowy. Powiem szczerze, że ja jestem totalnie zakochana. Kocham właśnie takie zwisające jakieś dzyndzle z butów. Nadadzą się w mojej opinii do Lolity, nadadzą się też na jakieś wyjście większe, takie bardziej do jakiejś wieczorowej małej czarnej czy czegoś w ten deseń. Wydaje mi się, że pomimo tego, że są bardzo wyjątkowe, ale są na tyle uniwersalne, że póki po prostu trzymamy się kolorów i jakiejś takiej względnej elegancji, to myślę, że dałoby radę znaleźć dla nich całkiem sporo tych zastosowań. Mi się bardzo podobają i nie mogę się doczekać, kiedy je założę. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film i nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. Jeżeli chcecie więcej takich bardziej kreatywnych filmów, to dajcie mi znać w komentarzach, bo ja strasznie lubię robić takie rzeczy, robię je bardzo często, tylko po prostu zazwyczaj ich nie nagrywam, więc jeżeli chcecie widzieć więcej, to proszę dajcie mi znać i ja chętnie się posłucham, nawet bardzo chętnie.